Hej, witajcie! Dzisiaj filmik taki nietypowy, takiego filmiku na YouTubie nie ma. Innowacja, coś nowego. Łowienie jazgarzy. Pokażę wam, jak ja łowię jazgarze. Tych jazgarzy w życiu złowiłem kilkanaście, może kilkadziesiąt. I dzisiaj będę chciał tych jazgarzy trochę połowić. Jestem na łowisku, na którym występują. Jazgarz to nie jest jakaś specjalnie ceniona ryba przez wędkarzy, podobnie jak sumik karmowaty. Jazgarz to między innymi przysmak sandacza. Skupimy się na jazgarzach, zobaczymy, może uda się nam kilka jazgarzy złowić. No i właśnie coś mamy. Tak, jest jazgarz. Taki oto jazgarz na czerwonego robaka. Zaraz wam pokażę. Nieduży, bo te ryby nie urastają do wielkich rozmiarów. Momencik. O, coś takiego. Taki oto jazgarz. Fajna innowacja. Ten grubiutki, czegoś się najadł, albo będzie miał tarło. Nie wiem, kiedy jazgarze mają tarło. Taka rybka na spłowiczek. Zrzuciłem sobie spłowiczek. Tak, z boku, aby sobie stał. No i wpadł jazgarz. Teraz wam pokażę, co jest potrzebne w łowieniu jazgarzy, jak będzie wyglądał mój zestaw, co należy ze sobą zabrać. A więc po kolei. Wędka nie ma typowych wędek na jazgarza, powiedzmy sobie szczerze. Ja używam okoniówki, jest to wędka lekka, krótka, cienki zestaw, bo te ryby są małe. Żyłeczka 0,16, 0,14, to spokojnie wystarczy, 0,12 również. Nieduży kołowrotek, wędka 2,70. Nie będę mówił, jakie te wędki się nazywają, jaki mają tam ciężar wyrzutu, to jest do 15 gram, więc wystarczająco dużo. Spławiczek 3,5 gram, przelotowy, kilka ciężarków, tam na końcu stoperek i na końcu haczyk. Haczyka, którego używam, jest to dziesiątka. Według mnie jest to wystarczający haczyk na jazgarza, który i tak ma duży pysk. Najlepszą przynętą, jeśli chodzi o jazgarze, według mnie są zwykłe czerwone robaki, czy to te kopane, czy to te ze sklepu. Wystarczy jeden czerwony robaczek na haczyku, zarzucenie wędki, więc tą wędkę zarzucamy. Zarzuciliśmy naszą wędkę i co ważne, co warto posiadać przy łowieniu jazgarzy, oprócz robaków, wędki i reszty, warto posiadać z sobą odhaczacz, taki specjalny plastikowy odhaczacz, to kosztuje zaledwie grosze. Bo jazgarze, podobnie jak sumiki karłowate, bardzo głęboko połykają haczyki, połykają te przynęty, więc jest trochę dłubania. I jest było już pierwsze branie. Czasami jest tak, że ten jazgarz weźmie go i jest branie i jest ryba. Tylko nie wiem, czy to jazgarz, bo trochę walczy. Pewnie to nie jest jazgarz. Nie, to nie jest jazgarz, to jest karaś. Trafił mi się przyłów w postaci karasia. Trudno, zdarza się. Odhaczamy. I dalej rzucamy. Wydaje mi się, że może jeszcze jakąś rybkę nagramy. Wyprawa spławikowa. Postaram się nagrać branie. Dalej, co do tych jazgarzy, no to nie wiem, czy da się jakoś specjalnie je nęcić, czy nie. Na pewno czerwone robaki dobrze działają. Jeśli chcemy specjalnie te jazgarze połapać, bo jazgarze mogą nam się przydać jako trupek, czy jako żywiec na sandacza. Jest to ulubiona ryba z sandaczy, więc warto o tym wiedzieć. Jest tam kolejne branie. Spławik przed chwilą mi tutaj lekko odjechał, jak widzicie. Powoli sobie odjeżdża. I ja myślę, że jest już ryba. Takie długie ujęcie dwuminutowe. Rzadko kiedy u mnie takie długie ujęcia się powtarzają. Jazgarzy warto sobie nałowić jako żywców, jako trupków na naszego sandacza. Jest branie. No to co, jak jest branie, no to przycinamy. Mamy rybę. Jest właśnie jazgarz. Proszę bardzo. To jest przysmak sandaczy. Warto z taką rybką pójść na sandacze. Jeśli mamy łowisko, gdzie te ryby występują, no to polecam ich nałapać i wybrać się na sandacza. Muszę użyć specjalnego odhaczacza i naszą rybę wyhaczyć. Aby użyć odhaczacza, napinamy naszą żyłkę. Wsadzamy tutaj ten odhaczacz. No nie każdego jazgarza uda się uratować. Niektóre sztuki padną, bo nie zawsze uda się go prawidłowo odhaczyć.
jazgarz odhaczony, tu sobie znajduje haczyk, tu jazgarz, czy on przeżyje, czy nie, nie wiem. No. No i mieliśmy branie, jest branie, spławik odjeżdża i siedzi prawdopodobnie kolejny jazgarz. Mamy coś na spławik? Nie, to nie jazgarz. Kurna, jak chce jazgarzy, to nie ma jazgarzy. Karaś. Damy go chyba radę do góry podnieść. Taki karaś na spławik, zamiast jazgarza. Na czerwone robaki. No. Panie karasiu, idź pan do wody. My tu chcemy jazgarze łowić. Zaraz będę hejtować. Że nie poszłeś na dół, tylko karasia rzuciłeś. Spoko, karaś, żywotna ryba przeżyje. Jak tutaj schodzi, to opada. Nie chcę komuś łowiska rozwalać, schodząc czasem na dół i niszcząc łowisko. Dobra, czekamy na kolejne branie. Wędka już zarzucona, wędka w wodzie. No i na nasz haczyk numer 10 zakładamy jednego czerwonego robaka. Tego troszkę rozwiesimy, aby kusił te ryby. Proszę bardzo. Zauważyłem ogólnie jedną cechę u jazgarzy, bardzo podobną do linów. A mianowicie jazgarz jest taką rybą, która ma swój rewir, swoje miejsce i w tym miejscu siedzi. Na przykład tam czy tam dalej mi te jazgarze nie brały, biorę tylko w tym tutaj zakątku, w tym rogu i tyle. Liny mają podobnie, że mają swoje miejsce i w tych miejscach siedzą praktycznie cały rok. Bo na przykład karp, karaś, amur, leszcz czy inne ryby żerują po całym zbiorniku, opływają, potrafią opływać cały zbiornik, potrafią być wszędzie, potrafią z każdego miejsca wziąć, a lin czy jazgarz ma swój rewir i w tym rewirze sobie prześladuje, w tym rewirze sobie żeruje. Taka wspólna cecha obu tych ryb. Może uda nam się na szybkości nagrać jakieś branie, bo wybrania dzisiaj są doskonałe. Czekamy, czekamy, czekamy. Przy kamerze nie chcą brać często. No, ale to nie przeszkadza. Mamy 7 godzinę. Damy bliżej zestaw. No i jest branie. I jest ryba. Była ryba. Był jazgarz, ale spadł. Wydaje mi się, że jeszcze zaraz tutaj go złowimy. Dajcie znać w komentarzach, czy wy połapaliście jazgarze, czy nie. I jest branie. Spławik odjeżdża i jest ryba, jest jazgarz. Tak jest, szybkościowe łowienie jazgarzy. A nie, to jest okoń, to nie jazgarz, podobny do jazgarza, ale to okoń. Wziął nam okoń, jaki przestrój gatunkowy, 3 gatunki. Przełów podczas łowienia jazgarzy, ryby, te podobnie się odżywiają. Jedna i druga bierze na robaki. Czerwone. Mamy bardzo duży przestrój gatunkowy ryby. Był okoń jako przyłów, były karasie, teraz taka zdręga, która robaka uwaliła nam. Nie tylko samymi jazgarzami człowiek żyje. Ten akurat nie zdążył jeszcze głęboko przynęty połknąć i udało mi się go dobrze odhaczyć. Robak, jak widać, jeszcze cały jest. Robak może być rozwieszony, nie przeszkadza na jazgarze. Robak jest rozwieszony, to bardzo łapczywa ryba. Następuje właśnie branie, spławik zaczyna tańczyć, spławik zanurzony i jest ryba. Teraz jest to, tak, jest to jazgarz. Proszę bardzo, taki skarabeusz. One tutaj mają takie ostre, mają takie kolce właśnie. Tutaj po bokach mają takie kolce, na te kolce należy uważać. Właśnie ręce wbiją te kolce, sorry za brudne ręce, no ale jesteśmy na rybach. No i taki oto kolejny jazgarz, dzisiaj na pewno ich trochę na łowie. Taka rybka. Odhaczamy, lecimy z kolejnymi. Czerwony robak to ich przysmak. Prawie bas. Amerykanie mają basa, my mamy jazgarza. Podobne ryby.